Hej, z tej strony Indie Playerka i witam was z powrotem w Starfieldzie. Będziemy teraz latać. Jestem tego bardzo ciekawa, więc od razu zaczynamy. Weźmy sobie kanapkę, weźmy jabłko kwadratowe, pojemnik z płatkami, wszystko sobie tu zgarnijmy. Nie wiem, co to jest, talerza nie potrzebujemy, wkrętak, może... Roślina. Nie będziemy ogałacać zupełnie statku. I co jak się stanie, jak usiądę? Będzie po prostu siedzieć. Dobra, to nie, wstawaj. Idziemy. O nie! Miejsce pilota. Trzeba było sobie zrobić, że się jest uzdolnionym pilotem. Dolatuję. To ja. To ja latę z tym statkiem. Zajmijmy się. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Nie znam się. Dobra. A alt. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Let's go over the engines. Aha, muszę trochę zabrać. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. A ship's engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Sorry. Ja jestem ślepa. Który wskaźnik? Dobra, no jest w miarę. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. No przecież. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. No teraz czemu musiałem? Rakiety. Paus 2. Dobrze. Congratulations on surviving your first starship. Oj, widzę, że tutaj też będzie troszkę na wymioty. Lecę. Zwolnij troszkę, zwolnij. O! Ajajajajajajajajaj. Wyhamuj. Czemu tak szybko lecę? Ała!
powiem wam, że trudne jest to latanie. Dobra. To jest za daleko. Zero, by naprawić statek. Naprawiam? Czy o? D? Nie wiem, coś miałam wcisnąć. No to wciskam zero. I o, wciskam. Gdzie jest coś do zabicia? Dobra, ile się mam tak kręcić? Co jeszcze? Dobrze, tak jak nas muszą. In short, they are after the frontier and will not stop. We will need to deal with the local Crimson Fleet captain. A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of Crete. A perfect staging area for pirates. Już za chwilkę chcę pozbierać te rzeczy tu. Już mogę? Nie. No i teraz w to wlecimy, jak tak zostawiłam. Jak blisko mam podlecieć? Jeszcze tu było trochę wraków, ale kto to wie, gdzie ich szukać? Tam. O! Fajnie, że mogę tak zrobić. Ale chyba łatwiej widzieć, czy jest się blisko w ten sposób. Troszeczkę podleć. I wyhamujmy. Dobra, i lecimy na tą kretę całą. Chyba się to inaczej nazywało niż kreta, ale... Jak tak trzeba, to trzeba. Ogólnie strasznie nie ogarniałam, co się dzieje, jak miałam tamten statek ogarniać. No ale... Czemu w ogóle jakby się nic nie przybliżało? Co to jest? No powoli się przybliża, ale ile tak mamy lecieć? Kiedyś dolecimy, kiedyś. To się powiększa, czy nie? Czy ja tak lecę bez sensu?
O co tu chodzi? Tu mam jakąś strzałkę. A tam było jeszcze, ale nie, nie. Lecimy tu, gdzie mamy lecieć. Jakoś to okropnie długo będzie trwało. O matko, naprawdę mam nacisnąć R. I oni mi to pewnie tam powiedzieli. Dobrze, że wkliknęłam to E najpierw. Bo będziecie mieć ubaw z mojego sieroctwa. Dobrze. Gdzie jest mapa gwiazdna? Nie. Widok planetarny na mapie gwiezdnej zapewnia ci informacje o otoczeniu. Pozwala przeskanować planetę pod kątem obecności zasobów i pomaga w odkrywaniu kluczowych miejsc lądowania. Obracaj planetą, dopóki na mapie nie ukaże się ikona laboratorium badawcze na Krecie. Po czym ją wybierz, aby tam wylądować. Okej. No tu chcemy. X. O nie, to ja nie, to nie ja będę się męczyć z wylądowaniem? Czy ja? Matylda? To Matylda. No nie, ja ląduję. A szkoda. Choć pewnie by to było trudne w cholerę. Wysiadamy. No i witaj, nowa planeto. Gdzieś mam iść to. O. To mnie będzie biło? Ja chyba nie chcę bić, ale no dobra. Wybacz, trylobytcie. Pozbieram sobie. O matko, jak się wystraszyłam. Wasko. Jeszcze tak od dołu. Captain, protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet from pursuit. Nothing more. Dobrze. To posłuchajmy, co masz do powiedzenia. That same question at various times and about various individuals that wanted to cause us harm. The most likely answer is that Barrett personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and often with an object multiple people wanted. Constellation is an explorer's society founded over 50 years ago with the mission of seeking out the unknown. Members often engage in expeditions in small groups, typically one or two people, or like Barrett and myself, one person and one robot. The membership is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Barrett would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos. So technically, you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So, he is showing you trust in order to gain your support. Wymieńmy się sprzętem? Commencing item exchange protocols.
będziemy się niczym wymieniać jeszcze. Wyjdź. Dzięki, Basku, za rozmowę. Ja idę dalej. Wyżej skaczę! Zobaczmy z innej perspektywy. O! Opa! Czekajcie. I teraz jak ja zrobię screena, to mi tu wybuchnie. Ciekawe, czy w dobrym momencie robię. Nie wiem. Alien creatures are often unpredictable. Gdzie jest? Skaner. Aha, tutaj. Skanuj istoty, minerały i rośliny. Każdy przeskanowany unikalny element zwiększa procent zebranych danych badawczych danej planety. Dane zakończonych badań można sprzedawać za kredyty. Tryb skanera odblokowuje też kilka funkcji dodatkowych związanych z budową placówek czy umiejętnościami społecznymi, takimi jak dyplomacja i zastraszanie. Bo to nam się wszystko przyda. Ej, kim jesteś? Ja nic nie zrobiłam. Czym włączałam to coś przed chwilą? Kurde. Nie był. Jeszcze wywaliłam naboje. U. F. Dobra. Tryb foto V. Tryb foto. No, innym razem. Ale chciałam zobaczyć, jak to tu wygląda. Trochę tak pobiegajmy, trochę tak. Nie umiem się zdecydować, jak wolę. Co tam jest na górze? Złożę żelaza. Nie. Czy ja to mogę jakoś szybko zmienić? Nie musiała tu wchodzić i tu. Ulubione B. O. Na czwóreczkę. I to też na piąteczkę. I teraz to Q się zmienia i ja wszystko mam pod ręką. I mam żelazo. A mogę je skanować, czy nie muszę? Nie muszę. Dobra. To idziemy dalej. Co to jest? Wygląda dziwnie. Ja coś z tym mogę zrobić jeszcze oprócz? Muszę kliknąć. Ja to jednak jestem. No dobra, zeskanowałam. Spadam stąd. Sreberko. They are typically unscrupulous and violent. Okej, idziemy. Zobaczymy, co tu dla mnie mają. Otwórzmy to. Curious.
idę. Po schodach. Cały czas. Tup, tup, tup. Oho, i standardowo, co wam powiem? Robię się głodna. Ile ja tego muszę przejść? Coś się... Jak nie uważasz, że nie jesteśmy tu sami, to ja sobie wezmę tą broń. Oż ty, panie! Oho. Nie to. To. To lepiej bije niż pistolet. I... Czekaj, nie mam czasu teraz. Dobra. Zjedzone. Gdzie ty mi tu z tym, czym mi to tutaj? Gdzie jesteś, kolego? Zniknął. Kieliszek do wina zgarnam. Panie... Peace is no longer a viable option. Peace. Dawaj, przyprawione robaki. Uciekli mi stąd w ogóle. No tu jesteś, dziadzie. Zbieram. Dobra. Lecimy dalej. Może zjedzmy zdrowie. Co to jest teromorf? Oh no no no. Oh man, that was the best. Classic United Colonies. Nie ma bicia. Panie, weź się odsuń. I gdzie ta znów zniknęła? Masz jakiś szalony sprzęt do strzelania. Skąd we mnie strzelacie? Stąd, z góry. Dobra, i stąd, matko. Ile tego? Bij go. Kredyty. Bliska po głowie. No. You appear to be prioritizing our deaths over your own survival. Czekaj, czekaj. Tu jakiegoś widziałam. Ema. Zbierajmy wszystko. Ty mi nie miałeś pomagać, kolego? Co to? A, mogę usiąść. Mam jakiś broń? Dostałam od nich? Eon. Topór ratowniczy daje radę, widzę, ale to bym musiała blisko do nich podbiegać. I tutaj chcę dać do ulubionych, to było B. Jako szósty. Zobaczymy, jak to strzela. No. I zjedzmy coś, bo widzę, że...
chyba nie tu miałam iść, czy coś miałam zrobić. Chyba nie tu. Tu mam iść. Dobra, kucnę tak dla... Dobra, to już było przemyślany atak. Już bardziej taki... Fajna broń. Notatnik weźmy. No co ty nie powiesz? Dawaj go tu. Halo. No. Nie spodziewałem się, że tyle tu będzie strzelania. A ty mnie ciągle straszysz, chłopcze. Co tu macie? Macie coś fajnego? Nic. Nic dla mnie nie mają. A, ale nie dajecie mi więcej. Przepraszam bardzo. Więcej amunicji nie dostaję. Dobra, zbieram wszystko, później będziemy sprzedawać. Myślę, że na pewno są handlarze tutaj. Ale ciekawe, czy mnie nie przeciąży jakoś kiedyś. Co? O! Kosteromorfa. Starszy ksenobiolog. Dzięki Marines ZK mamy drugi fragment układanki. To dorosły drapieżnik Alfa. Z moich badań wynika, że pierwszy kontakt z tym gatunkiem nawiązała grupa astrogeologów prawie 100 lat temu, chyba na jakimś odległym księżycu. Stworzenie nie wydawało się rodzime i pojawiło się w pojedynkę. Brak obecnie informacji, jak się tam dostało, więc badacze znaleźli je przez kosmiczny przypadek, a właściwie to ono ich znalazło. Naukowcy szybko nazwali go Ocisco Machina, co znaczy mniej więcej maszyna do zabijania. Marines ZK, którym powierzono zadanie jego neutralizacji, ochrzcili go prościej Terrormorph. Czytałem kiedyś oficjalne archiwum, z 8-osobowej drużyny przeżyli tylko dwaj szeregowi, a jeden z nich stracił nogę. To wspaniały czas na pracę w ksenosekcji. Dzisiaj Terrormorph otrzyma nick. Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, możemy przypuszczać, że stan odurzenia potrwa około 15 minut. Lepiej dobrze je wykorzystajmy. Nie wiem, czym jest nick. Zobacz pulpit. Co to jest, Q? Okej. Zbieram z sukulentem w kieszeni. O, co to? When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb, and Sumatri in all of 1 minute. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. A security detail went in after it, but good friggin' luck. When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. This is Hayden Wynn, lead xenobiologist. Naprawdę, nawet tutaj jest o dentyście i muszę mi przypominać o tym, że w piątek do dentysty i że miałam takie przygody ostatnio. Aj. Dobrze, coś tam wiemy. O, kredyty. Zabawka kulkowa. I ja wiem, co ja chciałam. Jako, że tu ten Terrormorph biega, to ja bym chciała się... O, co to? W C4
celu otworzenia zamka wypełnij wszystkie otwory w każdej z warstw zabezpieczeń, wybierz klucz, a następnie obracaj go, dopóki nie zrówna się z przerwami w warstwie zabezpieczenia. Wsuń klucz, by zapełnić wolne miejsca. Każdego klucza można użyć tylko raz. Jeszcze raz sobie to poczytam po cichu. No dobra. Co mam robić? Włóż klucz. A, okej. Okay. Już wiem, o co chodzi. A jak mam to zrobić, żeby to wszędzie tu było? Wow. Zrozumiałam. Fajnie. To było dosyć łatwe. No bo w sumie poziom był łatwy. Naboje, super. I tak, mam... Kosmiczny hełm był. Jeszcze tabem chcę kliknąć. I tutaj ogrzechotnik, proszę bardzo, w ulubione pójdzie na dziewiątkę i to pójdzie tutaj na bok, żeby było. I co ja miałam przycisnąć, żeby ulepszyć sobie postać? Może G? H? Nie, nie H. O. Wybierz, które zadanie jest śledzone w twoim interfejsie. A to nie, to ja chcę postać. No nic, dobra, na razie idziemy dalej, nie będę na to tracić czasu. Tak to jest, jak się od razu nie zrobi. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property. Marnuję na to. No dobra. Do tego ciepłocieca. Ciepłopijeca. Szkoda, że się nie nagrały. Dobrze, otwieramy kolejny zameczek. Ten nie. Ten, proszę bardzo. I ten. I spróbujmy. Kredyty. Już i tak nie żyją, nie będą im potrzebne te pieniądze. Przecież. Piraci by je zabrali. Apteczki, tak? Tak jest. Zabieramy wszystko. Co to za legendarny przedmiot? To normalne, że się go tu zdobywa? Czy coś niesamowitego zdobyłem? Idę pooglądać. A jak chcę do poprzedniego wrócić? O, tabem, dobra. Kafander. To jest tak różnie, okej. Okay. Jest lepiej. Na razie nie będę nic zmieniać. Tu jest śmiesznie wyglądał. Dobra.
O! Fajnie, już trafiłam, gdzie mam. Po każdym awansie na nowym poziom otrzymasz punkt rank do wydania. Ponadto każda umiejętność odblokowuje jakieś wyzwanie. Ukończ je, a następnie wydaj punkt, by zwiększyć rangę umiejętności. Górny rząd to umiejętności podstawowe. Rzędy znajdujące się poniżej są zablokowane, dopóki nie wydasz w tej kategorii minimalnej liczby punktów rank. Dobrze. Może zacznijmy od bojowych. Balistyczne mogą być. Chyba takie lubię. Dobra. I już więcej nie mam? Nie mam. Nie będziemy się za dużo zastanawiać. O. Kucnijmy. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Oh, skłammy. Oh no, you see, we weren't really after Barrett. We're after Szkoda. That ship. Every Crimson Fleet rook hears about the frontier. Mogliście teraz biec i go ukraść. Ciekawe, czy się tak nie stało. That statement is partially correct. The frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Taking that ship. No spróbujmy, perswadujmy. You're not talking us out of this score. Żeby kogoś przekonać, musisz dokonać właściwych wyborów. Mogą być to miłe słowa, zwracanie uwagi, nawet groźby. Każdy z dostępnych wyborów ma poziom trudności. Im jest on wyższy, tym większa szansa na niepowodzenie. Ale jeśli ci się uda, otrzymasz więcej punktów. Masz ograniczoną liczbę wyborów, ale nigdy nie poniesiesz porażki, jeśli ostatni wybór okaże się skuteczny. Dobrze. No ale co? Czyli tu jest im wyżej, tym... Hej, jak chcesz się zamienić statkami, to dla mnie bomba Frontier skrzyp, kiedy się nim skręca. To lepiej nie, bo konstelacja to jeszcze coś wypaplam. A co? Na pewniaczka. Can't believe this. There isn't any treasure. We've been trailing that ja, constellation. Pewność siebie dała radę. Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again. You're dead. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. O, szybka z podróż, no dobrze. A jak mam zrobić szybką podróż? Dobra. Tak. Ale liczyłam, że spotkam tego potwora. To reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system and then land in the city of New Atlantis. Don't worry. This will all become second nature before too long. No może kiedyś się stanie moją drugą naturą. Czekajcie, zerknę, ile to my już nagrywamy. 40 minut. No to myślę, że się pożegnam. Będą takie na razie krótkie odcineczki. Żeby za dużo tego nie było i... Bo na następnej planecie jeszcze się rozkręcę albo coś i... Będzie. Także dziękuję Wam bardzo. Było sympatycznie tutaj na tej planecie. Pa, pa!